Drogie panie, drogie kandydatki na księżniczki, na boginie, zrozumiałem po wielu latach jedną kluczową rzecz. Czym się różni udany związek od nieudanego związku? Udany związek od nieudanego związku różni się tylko jedną literką D. Jedną literką D. To znaczy, w związku udanym występuje litera D. W związku nieudanym ta litera nie występuje. Jeżeli któraś z was uważa, że jest inaczej, to prawdopodobnie ona się myli bardziej niż ja. Ja się bardzo często mylę, oczywiście, szczególnie jeżeli chodzi o kobiety, ale jeżeli chodzi o związki i o facetów, mówię wam, drogie panie, nie mylę się tak często, jak wam się wydaje, ponieważ jestem facetem. I dlatego wam powiem, że to, co łączy związek, co łączy kobietę z mężczyzną w heteroseksualnym związku partnerskim lub małżeńskim, to jest ta literka D. Ponieważ w związku nieudanym ta literka D nie występuje. W związku nieudanym to ten facet jest przez swoją żonę, partnerkę, konkubinę, dziewczynę jest oceniany. A w związku udanym jest doceniany. O!